Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i jeżeli wszystko dobrze poszło, tak jak było zgodnie z planem, to witamy was w ostatnim odcinku naszego DEI. Zabawne jest to, że jest to pierwszy odcinek DEI, jaki nagrywamy, a będzie jako ostatni. W każdym razie, dzisiaj ze mną jest Adi, witam cię bardzo serdecznie. Witam, witam. I powrócił po długim czasie niebycia w ogóle w internecie, powrócił Lewy. Dobrze cię znowu słyszeć. Tak. Witam. Właśnie tak przed nagrywaniem sobie uświadomiłem, że Lewego na kanale u nas nie było 3 miesiące, a na jego nie było go 2 miesiące. Kiedy to zleciało? Jak już tak wyszło. No ale jesteś, żyjesz, masz się dobrze i możemy działać znowu. I bardzo dobrze. Tak. No i słuchajcie widzowie, dzisiaj na sam koniec dzieje się rzecz wielka, ponieważ odpalamy w końcu nasz podcast. Rzecz, którą próbujemy zrobić od... Ja osobiście próbuję zrobić to od 2 lat, jak tylko zacząłem opowiadać o filmach. A to jest ekipą od właściwie... Odkąd tylko Lewy się u nas pojawił, czyli od tak mniej więcej początku tego roku, coś takiego. No, coś takiego byłoby, chyba, bo nie wiem w sumie, czy nie było jakiejś kwestii podcastu. Wiesz co, nie, może to nie była jakaś bardzo rozbudowana kwestia, ale mam wrażenie, że po którejś recenzji jeszcze w 2022 roku tak powiedziałeś, że można by kiedyś podcast odpalić i to chyba był taki... Październik, listopad mi się wydaje. W sumie możliwe, że tak. Mogło tak być, chyba coś takiego. Możliwe, coś takiego było. Tak mi się wydaje przynajmniej, że było. W każdym razie tak czy siak, odpaliśmy w końcu podcast o jakże wspaniałej nazwie Podcast 232. Nazwa po prostu wspaniała. No lepszej się nie dało. Oryginalna nazwa, nikt by na to nie wpadł. Tylko nikt się nie spodziewał. Dobra. Tak. Dobra, i słuchajcie, jako że jeszcze jesteśmy troszeczkę myślami, mimo wszystko przy Spider-Manie, bo akurat ze Spider-Verse był raptem, no prawie 2 miesiące temu, ale my i tak jesteśmy cały czas o tym myślami, więc uznaliśmy, że idealnie na pierwszy odcinek, fakt, że wy go widzicie dopiero, my go nagrywamy pod koniec lipca, w ogóle jako pierwszy odcinek podcastu, znaczy jako pierwszy odcinek DEI, ale wy go zobaczycie dopiero w sierpniu, ale i tak my cały czas jesteśmy myślami przy Spider-Manie, więc padła propozycja, żeby w ogóle przegrać sobie, co tam u Spider-Mana słychać, już nie tylko w kwestii samego tutaj Spider-Verse, tylko ogólnie całego Spider-Mana, bo zresztą myśmy chyba kiedyś mieli o tym nagrywać, zwłaszcza, że my kiedyś w ogóle nagraliśmy odcinek o przyszłości MCU, tylko że ten odcinek nam nie wypalił i został wrzucony finalnie, zanim cokolwiek z nim robiłem w montażu. Więc, no, może dzisiaj nam wyjdzie. Może to, co teraz mówimy, to w końcu jednak wejdzie. Mam taką nadzieję przynajmniej. Chłopaki zresztą chyba też mają nadzieję. Nie wiem. Tak, znaczy w ogóle to ja miałem robić właśnie odcinek o przyszłości Spider-Mana, ale po przeczytaniu go 2 razy go w całości skasowałem. No i po prostu sobie tutaj w formie podcastu to zrobimy, bo będzie więcej luźnego gadania, nie będzie trzeba tego jakoś bardzo montować właśnie, bo od tego są podcasty, żeby gadać luźno, nie do tego, żeby wszystko brzmiało spójnie, w sensie no nie spójnie, tylko żeby miało, po prostu ładnie brzmiało, o to mi chodzi. O właśnie, bo jak tak są jest. Odcinki, to wiadomo, wszystko musi być tak trochę zgrabniej zrobione, żeby to dobrze brzmiało, dobrze wyglądało, a tutaj po prostu siadamy, gadamy i lecimy na freestyle. Dokładnie tak. No to co panowie, chyba nie ma więcej, co więcej przedłużać, po prostu przejdźmy do rzeczy. Tak? Chyba, że ktoś chce jeszcze coś dodać. Możemy zaczynać. No to zaczynajmy. Dobra, więc tak, jak ogólnie sobie myśleliśmy właśnie, co konkretnie tutaj przegadać, to mamy tutaj 4 punkty. Czy ktoś z was mógłby je przytoczyć? Na co sobie podzielimy, na jakie punkty? No to można zacząć w sumie, jako pierwszy punkt mamy na Spider-Mana z MCU. Jako drugi damy sobie SSU, czyli Sony Spider-Man Universe, tam gdzie jest Madame Web, Kraven the Hunter, El Muerto. Tak, uniwersum Spider-Mana, Sony bez Spider-Mana, warto zaznaczyć. Tak, oczywiście. Sony non-Spider-Man Universe, o, idealna nazwa. Oczywiście. Tam mieliśmy też taki hit jak Morbius, dlatego to jest chyba najlepszy podpunkt z tych wszystkich. Jako trzeci mamy... Beyond the Spider-Verse, a jako czwarty mamy seriale Amazona o Spider-Manie, ponieważ prawie, że zapomniałem prawie, że coś takiego miało być i dlatego o tym powiemy na samym końcu. No dobra, no to w takim razie po kolei. Zacznijmy, tak jak sobie powiedzieliśmy, od MCU. Co my tam wiemy na ten moment o MCU? Poza tym, że no ma być czwarta część, tam chyba już jest w ogóle podpisany kontrakt z Tomem Hollandem na czwartego Spider-Mana, czy coś takiego? Tak, jest podpisany na kolejne 3 filmy i chyba... Na 3 już? O! Tak, ale w ogóle to jest ciekawe, to pamiętam, że chyba w listopadzie tamtego roku było mówione, że Tom Holland podpisał kontrakt i wszyscy byli zaskoczeni, a dosłownie po premierze No Way Home Amy Pascal na wywiadzie, dosłownie w dzień premiery,
tej polskiej przynajmniej, bo to było 17 grudnia, w wywiadzie powiedziała, że już będą trzy kolejne filmy, więc tak trochę się w sumie zastanawiałem, dlaczego ludzie są zdziwieni w listopadzie, gdzie wiadomo to od prawie że roku, więc no tak, będą kolejne trzy filmy. Okay. Ja w ogóle po No Way Home ludzie byli w szoku, że Spider-Man się jeszcze pojawi, z tego co pamiętam. Już były teorie, że Holland nie wraca, bo po tym co się wydarzyło w No Way Home. Tak, właśnie. Ale jakby nic nie stoi na przeszkodzie. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wrócił. Jakby w czym problem? A ja to nawet uważam, że po tym jak zapomnieli o nim Ned i Zendaya, to nawet otworzyło mu nową drogę, że tak powiem. Właśnie. Zdanie nową, więc nie rozumiem, jakby na jakim podłożu to było mówione, że... No Way Home znowu zrzuciło Spider-Mana do tego statusu quo, co był w Homecoming, nie? Tak, dosłownie. Można powiedzieć, że zostawił taki trochę Hadeset. No to tak. W komiksach to się dzieje średnio raz na parę lat, nie? Bo Spider-Man no, zawsze trzeba z powrotem sprowadzić do tego poziomu ulicznego nieudacznika, nie? Tak, bo to jak już się tak za bardzo zrobi, nie wiem, w sumie no chciałem dać jakiś przykład, ale dosłownie każda seria jest przykładem. Tak, w każdym medium, czy to komiksach, czy filmach, dochodzimy do momentu, gdzie Spider-Manowi wszystko się w życiu układa i trzeba go udupić, żeby powrócił na początek. Tak. Bo nikt nie umie nic innego ciekawego z nim zrobić. Tak, więc nie ma lepszego rozwiązania, jak zacząć wszystko od początku. Po prostu i jest fantastycznie wtedy. No oczywiście. No to w takim razie, czy my coś wiemy w ogóle o tych filmach? Co tam ma się dziać? No najwięcej plotek jest generalnie o czwórce, no bo jak wiadomo, no czwórka jest teraz... najbliższa. W okresie jakby tworzenia, jednak no są teraz i strajki aktorów, scenarzystów, więc no... jest generalnie, wszystko stoi w miejscu tak naprawdę póki co. Generalnie to w sumie Holandowi się chyba nie śpieszy, żeby cokolwiek teraz nagrywać. Właśnie, bo tak, coś jakby... było, że on miał niby obce przerwę od aktorstwa, tak sobie po prostu coś pożyć, odpocząć? On nie robi przerwy, ale on ma z tego co opowiadał na wywiadach, ma dużo problemów jakichś psychicznych i tak dalej. Też opowiadał chyba o alkoholizmie, coś tam pamiętam, ale nie jestem pewny. Wiesz, to bardzo możliwe właśnie, bo jak widziałem kilka jego zdjęć właśnie z jakichś tam niedawnych okresów, to faktycznie jakoś tak po jego oczach było widać, że... A nie, ale on coś mówił. Tam widziałem ostatnio. I generalnie to w sumie... O Spider-Manie są na razie tylko plotki o tej czwartej części i nic nie wiadomo tak naprawdę. A jakie są plotki? Plotki, no to właśnie ja chyba pamiętam, że się uczyłem tego na pamięć, bo miałem właśnie ten odcinek robić i mi po prostu to utrwaliło się w pamięci. W ogóle te daty premiery jako przecieki to jest dla mnie zawsze najśmieszniejsze, bo to zawsze wychodzi inaczej w większości przypadków. W tym momencie to się nie ma co sugerować z datami premier. Tak, jeszcze właśnie jak są teraz te strajki, to... No, to się nie, wszystko ale... wywraca do góry nogami po prostu. Tak. Początkowo data premiery miała niby być 24 lipca. Czyli dosłownie dzisiaj mamy 24 lipca. No. Równo za rok miałaby być premiera, z tego co tam wynikało z przecieków. Ale to też nigdy nie było w sumie powiedziane wprost. Nie było, że... Nie, bo to tak. Było, że jakiś film ma wyjść 24 lipca od Sony, nie? I to miał być chyba Venom, a Spider-Man miał w 2025 być. Tak, właśnie. To właśnie miało być coś, chyba pamiętam, było mówione, że on ma być jakby... Czy Spider-Man czasami nie miał być przed, czy po The Kang Dynasty? Chyba miał być przed. No. Więc tak, no data premiery to akurat najmniej ważny fakt z tych wszystkich, no bo totalnie jakby już nie unieważnione i ogólnie też jako sam przeciek było niezbyt ważne. Film sam w sobie miał być taki bardziej przyziemny. To też sobie nie wiadomo. Też nie wiadomo, no ale... Bo te plotki tak naprawdę żadne faktyczne źródło tego nie podało, tylko to było tak naprawdę na poziomie tych wszystkich facebookowych grup, gdzie się pojawiały jakieś tajne informacje o nowej części Spider-Mana. Ale bez żadnego pokrycia, po prostu. Po prostu ktoś rzucił i tyle. Tak, no właśnie ja mówię bardziej o tym właśnie w takim kontekście po prostu przecieków tego, co tam ktoś pisał. Znaczy no, przecieki w cudzysłowie, bo tego tak dosłownie przeciekami nie można nazwać, bo to, nie wiem... Ja to mam po prostu bekę z tych przecieków typu, pamiętam jak były, że Andrew Garfield i Tobey Maguire pojawią się w Secret Wars dosłownie tydzień po tym, jak ogłosili Secret Wars na Comic-Conie, to było naprawdę niesamowite. A to potem memy się z tego zrobiły, że Harry Potter pojawi się w Secret Wars, o nie! Optimus Prime pojawi się w Secret Wars, tak już po prostu ludzie sobie robili jaja. Ale no, z tego co tam ludzie pisali, no to niby film miałby być przyziemny, że tam miałby być Kingpin, Daredevil, Black Cat, więc to bardziej opierało taki lekko kryminalny miałby być właśnie. Albo Venom. Tak, też. Albo co?
Albo Venom. A, że Venom miałby się pojawić. No tak, po No Way Home, nie? No w sumie tak, dobra. No ta scena po napisach przecież. Ale to właśnie, ty, Adi, coś już wspominałeś właśnie o tym i też chyba coś mówisz, że niby Daredevil ma się pojawić, czy nie, że w Daredevil ma się Spider-Man pojawić, coś takiego? Tak, to kiedyś mówiłem, bo właśnie jak ten, jak Lewy mówił tutaj, z tą licencją jest generalnie i no Spider-Man nie może się pojawiać raczej w serialach MCU. Bo to tak, to jest ten warunek umowy Sony z Marvelem, że z tego co pamiętam, Spider-Man nie może się pojawiać w serialach aktorskich, coś takiego było, ale nie wiem jak to teraz wygląda. Ale wiem, że na pewno coś takiego kiedyś było. W sumie wierzę, że jakby trzeba było, to by się byli w stanie dogadać, żeby on się pojawił w Daredevilu. I mi się wydaje, że z tym Daredevilem to jest najbardziej prawdopodobne w czwartej części. Tak, no bo to w sumie to by była ciekawa historia w sumie, bo to faktycznie ja właśnie po tych lotach Spidermana po kosmosach, po walce z multiwersalnym zagrożeniem i tak dalej, fajnie byłoby zobaczyć właśnie coś takiego dosłownie sąsiedzkiego, że tak powiem, bo ja bardzo lubię w filmach wątki takie kryminalistyczne, zagadkowe. Na przykład właśnie dlatego Daredevil jako serial skradł moje serce naprawdę, bo miał taki bardzo fajny klimat, mimo że on nie był jakiś, nie wiem, aż taki bardzo skomplikowany i ciężki do rozgryzienia, tak naprawdę po prostu jego klimat jest niesamowity. Muszę go w ogóle dokończyć, bo skończyłem w drugim sezonie, ale naprawdę serial bardzo fajnie oddaje to jakby cały, że tak powiem, tą aurę mafii po prostu w danym, nie wiem jak to powiedzieć. Ogólnie, chodzi mi o samą mafię, że to było bardzo fajnie po prostu przedstawione, ta walka z tym, wspinanie się po szczeblach, żeby dorwać Kingpina. Bardzo mi się to podobało, dlatego no, zobaczyć jeszcze do tego współpracę Spidermana z Daredevilem na jednym, jakby na jednym ekranie, to byłoby niesamowite dla mnie. No dobra, no okej, okay. No po prostu nie wiem co więcej powiedzieć. No dobrze, to brzmi, zgadzam się z tobą. Dobra. Ja to bym w ogóle też chciał, żeby w Spider-Manie 4 w końcu wyciągnęli Skorpiona po 6 latach. A miał być Skorpion w ogóle? No nie, w sensie Skorpion w Homecoming się pojawił w scenie po napisach. I od tamtej pory nie wiadomo o nim. A faktycznie był, on tam rozmawiał z walczyłem w więzieniu chyba, nie? Tak. Wilczyra wywaliło do Morbiusa i w sumie nie wiadomo. No nie wiem właśnie to, co się... Co, nie wiem jakby... Ja naprawdę nie wiem, czy SSU ma jakiś pomysł na to, że... Ale czy oni... o tym to... Ja bym powiedział właśnie, jak będziemy właśnie w tym drugim punkcie. Jak będzie SSU. Właśnie, w MCU jeszcze coś chyba mamy. Jeszcze coś było. Tak, była też właśnie plotka, która strasznie była rozdmuchana, bo ludzie się nahypowali, że Spider-Man miałby dowodzić Avengersami, czy tam ogólnie w jakimś momencie dowodzić w filmie The Kang Dynasty. Czy to ma jakieś realne szanse w ogóle? Bo tak... Ja uważam, że tak. W sensie, ja też. Bo ma być, że już od dawna się przewija ten sam skład, czyli Shuri, Shang-Chi, Kapitan Ameryka i ktoś jeszcze. I oni mieliby być takim podstawowym składem Avengers, któremu pomagałby Spider-Man w Kang Dynasty, tym początkowym. I w sumie ja bym chciał, żeby tak było, bo jestem fanem tego, że Spider-Man pomaga Avengersom, ale nie jest w Avengersach. Nie, że dalej jestem ulicznym bohaterem, ale jak trzeba, to jest takim honorowym członkiem Avengersów, nie? No właśnie, on jest takim przyjacielem rodziny, można powiedzieć. O, tak. No to w komiksach miałeś tak, że wiesz, że ktoś pomógł raz Avengersom, to zawsze był Avengersem, nie? Tylko takim honorowym. Ale to się faktycznie zgadza, bo pamiętacie, jak robiłem ten odcinek o Endgame w komiksach, nie? No to był tamten Black Knight, nie? To też właśnie było, że on nie jest Avengersem, ale że jakby coś, to dzwońcie do mnie, ja wam pomogę, nie? Znaczy, wiesz co, właśnie... Wiele takich postaci było. Tak, ale tak na przykładzie Spidermana to dosłownie w takich większych komiksowych crossoverach, typu, nie wiem, no samo Infinity War, Spiderman też jakby, tam byli Avengersi, ale Spiderman był dosłownie jakby z boku, ale był z nimi po prostu. Mm-hmm. Secret Wars, wszyscy bohaterowie z Ziemi zostali ściągnięci na tą szalupę i była Fantastyczna Czwórka, X-Meni, Avengersi i Spiderman. On jakby zawsze tam jest po prostu osobno, ale jest. Jako taka pomoc po prostu. No bo fajnie go ogólnie widzieć w MCU, ale on też ma na tyle mocne swoje własne wewnętrzne uniwersum, że no dobrze też je rozwijać, nie? Dlatego zaraz przejdziemy do SSU. Chyba, że jeszcze coś tu musimy powiedzieć. No to nie, bo mieliśmy potem powiedzieć jeszcze, że Spider-Man miałby tam właśnie w tym Daredevilu być, ale to już powiedzieliśmy wcześniej. No właśnie. No i to The Kang Dynasty, no to już powiedzieliśmy.
Szczerze, jak tak was słucham, to też uważam, że to ma realne szanse i chętnie bym to zobaczył. Nie wiem, bo tak, tak przez ten chaos cały, jak się dzieje, to tak nie wiem, jak to miałoby fajnie być ładnie ugryzione. Ale to już tam inna kwestia. Tak, właśnie, bo też były wątpliwości, tak jeszcze zanim skończymy temat MCU, to generalnie były wątpliwości z tym, czy Spider-Man się pojawi w obydwu częściach Avengers, ale no skoro ma się pojawić The Kang Dynasty, to mi się wydaje, że w Secret Wars raczej też będzie. I to jest pewne, to jest pewne, że się pojawi. Się pojawi w Avengersach. A czemu? Znaczy, to nie wyobrażam sobie, żeby miał go nie być w Avengersach, jakoś tak... A sorry, nie, bo ja zrozumiałem, że nie widzisz tego, żeby się miał pojawić. Ja właśnie też, nie, ja właśnie już tak zrozumiałem. Nie, że, nie widzę tego, żeby właśnie go nie było w Avengersach. Nie, że raczej jak to ma być Kang Dynasty według plotek ma być filmem dziejącym się na Ziemi, no to raczej na pewno się tam pojawi. No też mi się tak, właśnie ja też jakoś no. Nie widziałem jakby powodu, dlaczego w ogóle miałoby go nie być. Jakby no to już ewentualnie mogłyby być sprzeczki między, nie wiem, Sony a Marvelem, ale no... Ta. Ale to by doprowadziło potem do jakiegoś tutaj problemów z filmem samym, nie? Że to chcieliby tu kombinować jakoś bardzo. No tak. No. Czyli dobra, dobra. No to co? Tu raczej jesteśmy pewni. Tu raczej jesteśmy pewni, że się pojawi. Tak, tak. No i tak, omówiliśmy MCU. No to teraz nasze ukochane SSU bez Spider-Mana. Wytłumaczcie, jak to dokładnie działa, bo ja jeszcze nie rozumiem. Też, Adi, właśnie miałeś w tym odcinku swoim działa. Powiedzieć. Jak to działa? SSU bez Spider-Mana. Jak to działa? SSU, Sony, Spider-Man Uniwersum bez Spider-Mana, odpowiedź jest taka, że ono nie działa. To i prawda. Wyjaśniając samo pojęcie, dlaczego tak się na to mówi, to po prostu są to filmy o wrogach, przeciwnikach Spider-Mana bez Spider-Mana. Jakby... Tak. Gdzie każdy film dzieje się w innym uniwersum tak naprawdę. Co? Tak, dla mnie to jest abstrakcyjne po prostu. Każdy już. Film dzieje się w innym uniwersum, wszystkie te postaci są złoczyńcy Spider-Mana. W żadnym z ich uniwersów nie ma Spidermana, ale z jakiegoś powodu każdy zna Spidermana. Patrząc na scenę po napisach Morbiusa, gdzie Morbius słyszał o Spidermanie, nie ma pojęcia kto to, ale on chce go zabić. No to jest, nie, jedno nie ma... z gorszych scen po napisach jakie widziałem. To nie ma absolutnie żadnego sensu. Tak, ale właśnie co jest akurat najbardziej abstrakcyjne z tych wszystkich rzeczy, to jest to, że Sony nie chce za bardzo, żeby Spiderman sobie po prostu latał po MCU. Ale z jednej strony nie pokażą go też w swoim uniwersum i to jest po prostu tragedia dla wszystkich fanów Spider-Mana, ponieważ nie mogą go widzieć ani w MCU, a w SSU też go nie widzą. Jedyne co zostaje to oglądać sobie Into the Spider-Verse i Across the Spider-Verse w kółko po prostu, albo stare filmy, no bo tutaj nie mogą go pokazać, bo tam prawa i tak dalej. W SSU go nie pokażą, bo robią filmy o złoczyńcach i jest to po prostu... Bo ogólnie nie, nie, SSU, bo ogólnie SSU mogłoby robić filmy, w których on by był, nie? Tylko im się po prostu nie chce tego robić. Znaczy, no nie wiem, czy tyle, co im się nie chce, co po prostu z jakiegoś powodu tego nie robią. Postanawiają robić filmy o złoczyńcach. Znaczy, no z jakiegoś powodu oni mogą używać Spidermana, więc z jakiegoś powodu po prostu tego nie robią. No tak, właśnie o to chodzi, że nie wiadomo dlaczego... Może to jest warunek, że skoro jest Holland na wielkim ekranie, to nie mogą używać... Nie mogą robić filmów o Spider-Manie, bo w sumie patrzcie się na to, że wszystkie filmy, gdzie jest Spider-Man na pierwszym planie, no to jest Miles, nie? No tak. Nie mamy no. Petera. Czyli musieliby mieć innego Spider-Mana, inny wariant Spider-Mana. No, nie wiemy, to są domysły, nie? No ale to tak idąc właśnie tym, co mówicie, to tak by wyglądało, że musieliby stworzyć swojego Spider-Mana na potrzeby SSU, nie? No nie, no nie wiemy tego. Znaczy, no, no. W sensie mogą, nie wiemy, czy mogą używać Petera, czy nie mogą, no bo nie wiemy, jak tam to wygląda, nie? Tutaj w sumie od razu przeskoczę do innego punktu po części, bo tutaj to akurat pasuje. Na Amazon Prime ma się ukazać serial o Spider-Man Noir, aktorski. I tak. tam będzie Spider-Man Noir, tylko że to nie będzie Peter Parker. To będzie jakaś nowa postać, która będzie działać jako Spider-Man Noir. Nie? I co to jest za Spider-Man w ogóle? No ten, co był w Beyond the Spider-Verse, jak Across the Spider-Verse. Beyond jeszcze nie było. Into Across. Across the Spider-Verse i Into the Spider-Verse. I to jest który? Ten taki ciemny Spider-Man? Ten detektyw? Ten peluszu. Ten taki detektyw czy coś takiego? Tak. Okej, to wiem, no. No i właśnie on nie będzie Peterem Parkerem. I aha. Mi się wydaje, że oni, że tutaj, nie wiem, może faktycznie nie mogą używać Petera jako głównego bohatera przez to, że Holland jest, nie wiem. Ale tak to no. Wygląda trochę. A właśnie też a propos tego, to podobno powstaje aktorski film o Milesie Moralesie. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że mogą zrobić w takim bądź razie. Nie powstaje, ale znaczy Amy Pascal mówiła, że będzie, nie?
No tak, jest tak, pomysł tak, i faktycznie, że... że ma być taki film. Tak, więc i on by był w SSU wtedy, tak? Ten film. Prawdopodobnie nie wiemy, gdzie by był. Raczej, no i właśnie nie wiadomo, gdzie by był. To jest takie... Tak. To dosłownie to się tego, on jest jakby Amazon, MCU, SSU, jest jeszcze uniwersum tam, gdzie jest, no jakby, nie, tego jest po prostu za dużo trochę. Za duży chaos, naprawdę. No, tak, ale na przykład w ogóle, ja się zastanawiam, co mają w głowie tworząc te filmy i jak to wygląda, bo na przykład z tym Sony z uniwersum Sony, tam jest taki bajzel, mamy Morbiusa, będzie Kraven, mamy dwie części Venoma, cztery te filmy, w sumie, no trzy franczyzy, każdy się dzieje w innym świecie. Mamy Morbiusa, gdzie znikąd pojawia się Vulture. Mówią, że chcą zabić Spidermana. I na tym się urywa. I nie wiemy, co się w sumie z nimi dzieje tak naprawdę, nie? No tak. Czy to zostanie jakoś sprecone potem, nie? O to chodzi. Właśnie ja na początku myślałem... Ja myślałem właśnie na początku, że jak ogłosili, że będzie Kraven the Hunter, że będzie Morbius, to potem myślałem właśnie, że nie wiem, może będzie Rhino jeszcze do tego, Venom i oni po prostu, wszystko, cała ta, jakby nie wiem, myślałem, że złożą z tego jakąś szóstkę po prostu, złoczyńców i oni będą walczyli z jakimś Spider-Manem. Nie wiem z jakim, ale po prostu właśnie nawet mieliśmy robić odcinek w sumie z Hedosim. Jakby to, nie pamiętam jak to dokładnie wyglądało, chyba że, chyba o Amazingu 3, czy tam byłaby jakaś podstawna szóstka, bo o tym też mi wspominałeś kiedyś. O Amazingu 3 był film, było wspomniane znaczy się, ale to miał być bardziej film, właśnie nie mogę sobie przypomnieć dokładnie tytułu. Czy Spider-Man Garfielda może jakby być w tym uniwersum, co teraz Sony jakby buduje. Tylko no potem się okazało, że to jest raczej, no to nie, to tak raczej nie jest. Że to nie ma racji bytu. Nie może być, bo Garfield nie chce wracać jako Spider-Man. Tak, też. On nie to chce? To jest najważniejsze. Nie, znaczy może wrócić jako występ No Way Home, Secret Wars, że jest otwarty, ale on nie chce jakby ten, jako kolejny Spider-Man ze swoimi filmami i tak dalej, nie, że już nie chce wracać do tego. A, w sensie na gościnkę może wpaść. Tak, na gościnkę może wpaść. On w ogóle sam uważa, tak, mimo że on kocha tą rolę, to sam uważa, że jest po prostu za stary, żeby go grać już. No bo i oni mają tam... jego wiek, ale... I on ma. Mi też nie, tylko że... Mi też nie. Film ma chyba 40, coś takiego. Tak, coś takiego. A wygląda całkiem dobrze. Mówił, że raczej... on sam jakby uważa, że już jakoś jest za stary na rolę Spidermana, jednak no mieliśmy już po prostu kilku Spidermanów. Jakby no nie wiem, chociażby... Znaczy no po prostu było kilka starszych Spider-Manów już, jakby to też nie jest problem, jakby nie wiem, w Into the Spider-Verse mamy, znaczy w Across the Spider-Verse mamy Petera B. Parkera jako ojca, jakby no nie ma chyba w tym jakoś dużego problemu, że jest to po prostu mężczyzna w średnim wieku, jakby. No absolutnie. Takiego Spider-Mana mógł zagrać Garfield. Właśnie, no właśnie. Dokładnie. Ej, jakby właśnie Peter B. Parker był ten, był w live action jakimś, to Garfield idealnie do niego się nadaje. Tak, znaczy no to jest właśnie takiego... Nie wiem jak to powiedzieć, no w sensie no tak, właśnie Garfield by oddał, mam wrażenie, dobrze jakby wiek po prostu Petera B. Parkera, no. Bo to jest właśnie już taki, Peter B. Parker to jest już taki facet, który on się bardziej też z jednej strony próbuje w życiu ustatkować już, coś tam wiesz, znaczy on dalej jak działa jako Spider-Man, tylko wiesz, tutaj z córką musi wypadać, jakby on jest taki już bardziej przywiązany do rodzinnego życia z jednej strony też, więc jakby no nie widzę problemu, żeby miałby być jakiś Spider-Man, który jest po prostu w starszym wieku niż powinien być, jakby, no to nie jest nic strasznego moim zdaniem. Okej, okay, rozumiem. Było też dużo komiksowych historii typu, nie wiem, Spider-Man Władza, gdzie chociażby Peter ma 60-70 lat chyba i walczył w swojej ostatniej bitwie. Oh. To był dosyć ciekawy komiks, trochę miał creepy art style, ale no właśnie chodzi o to, że da się zrobić historię o starszym Spider-Manie po prostu i to nie jest problem. To brzmi całkiem dobrze. Czyli już tak zwieńczając ten punkt, czy w SSU będzie Spider-Man? Ja bym chciał coś dodać jeszcze. Dawaj. Generalnie to ja bym się odnieść do nadchodzących projektów Sony. Między innymi pomijając takie perełki jak chociażby El Muerto, który już prawdopodobnie nie wiem czy powstanie, bo aktor w ogóle, który chciał go zagrać i dlaczego ten film w ogóle powstał, zrezygnował z roli. Czy ten... film o Hypno Hustlerze z Donaldem Gloverem w roli głównej, czyli kolejnym praktycznie w ogóle nieznanym złoczyńcą. Absolutnie nie wiem o kim wy mówicie, jeszcze El Muerto kojarzę, bo już o nim wspominaliście raz czy dwa, a ten drugi to już nie. Ja o nim nie wiedziałem.
Ja sam o nim nie wiedziałem, dopóki się nie dowiedziałem. To jest jakiś też, który się pojawił w paru komiksach i w ogóle ma go dać grać Donald Glover, bo po co dać mu Prowlera do zagrania? Nie, nie wyciągnijmy z dupy A to jest jakiegoś. aktor Prowlera, okej. Okay. Tak, tak, tak. Ale co do Madame Web, czyli w sumie jedynego jakiegoś tam ciekawszego projektu, które teraz są zapowiedziane, to mi się wydaje, że właśnie Madame Web jakkolwiek może połączyć te wszystkie filmy Sony. Też patrząc na to, co kto się tam ma pojawić, bo są pogłoski o Zielonym Goblinie z Amazing Spider-Man 2, o Venomie ze Spider-Mana Sama Raimiego i Wrogu, który będzie antagonistą filmu, czyli Ezekiel Sims, to który ma chcieć zabić tą Mary Parker, która jest w ciąży właśnie jeszcze z nienarodzonym Peterem. I też patrząc na zdjęcia z planu, to mi się wydaje, że właśnie ten film jakoś połączy to wszystko. Też patrzę na to, że tam się ma pojawić Spider-Woman, która już jest potwierdzona. Tak, w ogóle tam było właśnie dużo na tych zdjęciach z planu kobiet w ogóle. Tak, no bo właśnie ma być Spider-Woman, ma być chyba Silver Sable, Saber, czy coś takiego. I są zdjęcia z planu, ja wam tutaj podeślę w tym momencie, Hedoś, co je tam, nie wiem, najwyżej wrzucisz na ekran czy coś. Są zdjęcia z planu, gdzie widzimy jakąś osobę w czarnym stroju w czerwone sieci. A tak, to właśnie były te plotki, że to ma być jakiś Spider-Man. Tak, i mi się wydaje, że to właśnie też może być jakiś kolejny wariant Spider-Mana, który w ogóle przypomina mi strasznie Arona Taylora Johnsona. Tak, strasznie jak widziałem te zdjęcia pierwszy raz, to myślałem właśnie, że to jest on. Tak, ale mi się właśnie wydaje, że to może być Ezekiel Sims właśnie, patrząc na aktora, który też, że to może być jakiś wariant kolejny. O, teraz właśnie to zdjęcie. No, faktycznie, tak trochę... A ja tak tylko siedzę i słucham, bo o Madame Web i Kevina wiem, o tyle już coraz bardziej zaczynam się gubić, bo aż tak wszystkich nie znam postaci. W ogóle jestem ciekaw, czy ten strój faktycznie ma takie kolory, jak się wydaje, czy po prostu to jest też wina trochę jej światła i tego zdjęcia nie najlepszej, po prostu nie najlepszym kącie. Ale generalnie na początku ten strój przypominał mi strój Scarlet Spidera, generalnie. Tak, no ej, właśnie, to w sumie... myślałem, że to jest... Tylko to bardziej Scarlet Spidera tego, w sumie Kane'a Parkera. Tak, Kane'a, tak. Tak, bo Kane było w komiksach było dwóch Scarlet Spiderów, był Ben Reilly, Scarlet Spider i był drugi, trochę mniej udany klon Petera, Kane Parker. Tak. A to jego nie znam akurat. Tak, on miał między innymi organiczną sieć, szpony, które mu wychodziły z rąk i tak dalej. Dobra, czyli... Jest to kolejny Spider-Man do listy tych, którzy posiadają organiczną sieć. No i fajnie. Tak. Czyli dobra, czyli tak ogólnie zwieńczając to, no to jest tam jakaś może, żeby był Spider-Man w SSU, ale nie do końca wiem, jak to miałoby działać. No i jak Madame Web wszystko, może się tym filmem uda spiąć coś, to będzie fajnie, a reszta filmów to tam olać. No i nie licząc Kevena, bo to za chwilę w sumie i chyba nie będzie aż tak źle. A właśnie on w końcu dalej wychodzi w październiku? Tak, chyba tak. To jest nic żadnych zmian z premierą? Nie ma oficjalnych, ale ja bym się nastawiał, że mogą go przesunąć, bo ten film z takim zainteresowaniem, jakie ma, jeszcze jak nie będzie mógł go promować Taylor Johnson, a nic, cała obsada, to wątpię, że w ogóle zarobi cokolwiek. No bo tak, o Kevin jest właściwie cicho, nie? Cały czas gadamy o Across the Spider-Verse i o Beyondzie, co tam z nim będzie, nie? Mnie Kraven interesuje, bo w sumie mamy tak, Vulture, Morbius, Kraven, Rhino. W MCU siedzi sobie Scorpion, nie? Więc mamy już 5 przestępców. Dołożyć, nie wiem, do tego może Venoma i mamy jakąś pseudo podstępną szóstkę. Jeśli tak ma wyglądać podstępna szóstka, no to będę trochę zawiedziony. No bo większość fanów Spider-Mana będzie. No to jest taka nie konkretna pseudo szóstka, tylko po prostu mamy tych wrogów, to ich po prostu wrzućmy razem. Tak, weźmy zbieranina międzynarodowa. Bohaterów i niech nawalają się ze Spider-Manem, no. Nie? Tak zwana zbieranina międzynarodowa. Szczerze, moim zdaniem nie jest to jakaś nie jest to jakiś najciekawszy skład złowieszczej szóstki. Tam nawet w sumie nie ma kto za bardzo nawet dowodzić nimi, no bo kto? Przydałby się ktoś w stylu Doktora Octopusa. Potrzebna jest taka postać. Ten Vulture z MCU, to on by jeszcze jakkolwiek, myślę, na lidera się nadawał, bo on jednak... on miał tą swoją ekipę też w MCU i tak dalej, więc on może jakkolwiek... On się wydaje, że on będzie tym, który by ich zebrał, nie? Mhm.
Bo umówmy się, takiego Doktora Oktopusa, Elektro, Zielonego Goblina, Sandmana i Lizarda to pewnie nie zobaczymy na dużym ekranie nie. przez nie ma bardzo szans, długi czas. Nie ma szans. Mi się wydaje, że w ogóle to są złoczyńcy, którzy są już pogrzebani, jeśli chodzi o live action Spider-Many. Że No Way Home ich zamknęło, tak. Koniec. Tak, że wątpię, że Sony się będzie bawił, bo w ogóle No Way Home, to też przypadek Deadpoola 3, już tyle minęło od tych filmów z tymi postaciami, że teraz w No Way Home można było dać ich nowe wersje. A skoro oni znowu wzięli starych aktorów, tak samo w Deadpoolu 3, tyle minęło od Jackmana w filmie, że można by dać nowego Wolverina, ale oni wzięli Jackmana, więc znowu fani sobie przypomną i znowu przez długi czas nie będą chcieli nowych, nie? No. A tak. To też jest dla mnie skrajnie głupie. Zamiast ale dać spokój i zacząć coś nowego, to dawajcie nostalgia, nostalgia, więcej tak, nostalgii. Ale czy to jest do końca wina studiów, a czy nie bardziej fanów? No bo to bardziej fani narzekają na jakąkolwiek zmianę aktora i jak widzą na przykład na TikToku najbardziej można zaobserwować, jak widzą, że mógłby się pojawić jakiś wariant Iron Mana z innym aktorem, to się mało nie zesrają. Oj, tak, weź, weź. Mógłby zagrać Iron Mana. Przecież jak było, że Tom Cruise ma zagrać Superior Iron Mana. W Multiverse of Madness, to przecież było. Wszystkie dzieci na TikToku się spłakały. Tak, jak no to nie Robert Downey Jr., jak to ten? Tymczasem w komiksach każdy Iron Man wygląda inaczej. Znaczy no, jakby większość przypadków wygląda tak, że jakaś inna wersja wygląda zupełnie inaczej, ale moim zdaniem w ogóle Tom Cruise akurat bardzo jest podobny do komiksowego Iron Mana generalnie, więc jakby też nie widzę problemu, żeby miał go zagrać w sumie z jednej strony. Jakby też, znaczy ogólnie, czy byłby podobny, czy nie, to nie wiem, czy jakikolwiek jest problem, żeby miałby go zagrać. Absolutnie jakby to żaden, absolutnie zacznijmy żaden. Zacznijmy od tego, że on miał go grać w ogóle, tak, nie? Tak, właśnie, tego jakby OG Iron Mana. A, że Tom Cruise był brany pod uwagę, okej. Okay. Tak, jakby przy braniu aktorów do MCU właśnie miał być Iron Manem. No to ciekawe, ciekawe. No. W ogóle tak na chwilę wróćmy tylko do Sinister Six w ogóle. Jestem ciekawy w ogóle, jak wy to widzicie, ale jakby mój wymarzony skład Sinister Six to 100% to byłoby Kraven, Mysterio, Dr. Octavius, Vulture, Sandman i Electro. I to jakby to... Kraven, Mysterio, Dr. Octavius, Vulture, Sandman i Elektro. To... A, czyli klasyczne. Tak, taki OG, mi jakoś najbardziej on siedzi. Albo zamiast po prostu Vulture'a bym wziął Skorpiona czy coś, bo jakby to są takie dwie postacie, które mniej więcej podobnie ja mi... Ja mam dużo składów, które bym mógł zobaczyć akurat, w sensie... Taki przykładowy? No, nie, na przykład ten, co na przykład Spider-Man PS4 był dla mnie był git. Tak, no to prawda, to prawda. Fajny. I były takie, nie wiem, Mister Negative chociażby były jakimś urozmaiceniem tego składu, nie? Tak, no bo właśnie to było tak co innego w sumie. Jakby nie wiem właśnie, czy w samej tej grze na PS4 to czy Martin Lee się tam w sumie nie pojawił po raz pierwszy w składzie Sinister Six, nie? To chyba był pierwszy no, raz. Tak. Ale to właśnie okaz było fajne, to było fajne. A, ja to w ogóle bym takie małe marzenie. Ja wiem, że to nie są jacyś wybitni przeciwnicy i tak dalej, ale bym chciał Spider Slayera zobaczyć. Spider Slayer? Sinister Six. Spider Slayer to był ten taki... Spider Slayer to ja go znam jeszcze z tej, z kreskówki z lat 90. Mhm. Właśnie nie wiem, czy to nie był taki, ja kojarzę tylko takiego jakby to... to nie jest tak jakby gość w takim mecha stroju jakby czasami? Tak. No właśnie, to tak się zastanawiałem a właśnie. Tak, Alistar Smite. O właśnie, no. Tak, on był właśnie w kreskówce z lat 90. tam jednym z głównych przeciwników Petera. Mhm. Ja właśnie już tak nie za bardzo pamiętam dokładnie. No to jest ten jeden z tych mniej znanych, nie? Oj, no, będzie dużo do nadrobienia. Mi się kojarzy taka jedna strona z komiksów, gdzie jakby jest tam na tym twarz właśnie tego, J.D. Jamesona. Tak, bo J. Jonah Jameson też kierował Spider Slayerem. No, no w sumie no nic dziwnego. Jameson, wiadomo. A ja powiem krótko. Jeżeli nie będzie Doktora Octopusa, to Sinister Six nie ma sensu. I to jest jedna rzecz, której ja wymagam. A ja... No to się nie doczekasz, bo pewnie go nie będzie. Absolutnie nie. No. Ale po prostu jakoś ja nie widzę Sinister Six bez Doktora Octopusa. No jakby... Cześć, no, bo Doktor Octavius jest w sumie najinteligentniejszym. Jakby... No bo zawsze, on był zawsze tym, co ich zbierał, nie? Tak, tak, tak. Każda wariacja z podstępnej szluski to jest to, gdzie Octavius... Znaczy nie, właśnie w tej kreskówce z lat 90. to Kingpin ich zebrał. Ej, w sumie spoko, no. W sumie sensowne. Dla mnie taka wizja, że na przykład
Kingpin zbiera szóstkę. Na przykład właśnie byłaby podstępna szóstka z takimi średnio rozgarniętymi, tak jak właśnie to co mówiliśmy, że tam Venom, Scorpion, Vulture, Morbius, Kraven. I mielibyśmy też sześciu bohaterów. I poza tym dowodziłby od tam zaplecza nimi Kingpin, nie? Ej, to nie głupie, to nie głupie nawet. To brzmi ciekawie, szczerze. No. Ale i jeszcze na przykład można było dołożyć Black Cat do tego. Tak, albo właśnie szczerze ja jakoś osobiście widzę Black Cat jako bardziej pomocnika Spidermana niż jeżeli przeciwnika jakiegoś, jakoś tak... Przydałby mu się jakiś towarzysz po prostu przydałby mu się jakiś towarzysz. Ja bym chciał zobaczyć ze Spider-Manem live action, ze Spider-Manem i Black Cat coś takiego jak Batman i Catwoman, to by było ciekawe. A takie ja niby tam Black... coś jest między nimi, ale niekoniecznie coś takiego. No tak. Ja bym chciał zobaczyć ten epizod, gdzie Holland zakłada czarny strój i ten i zaczyna się bujać z Black Cat. Ej, to byłoby fajne. Oj, tak. A to sobie właśnie takie komiksowo bardzo. Ja już żygam MJ. Prawda. Każdą kolejną tak, MJ, MJ i MJ. No nie, w sensie mi wystarczy ta MJ, Zendaya i Raimiego. Dla mnie w ogóle najlepszą akurat tą kinową miłością pająka była Gwen Stacy od Garfielda. Najbardziej czułem ten tą chemię. Mhm. To prawda. Chyba, dla mnie chyba, dopóki nie zobaczymy czegoś może nowego w MCU, tak dla mnie to dalej jest top 1 ze wszystkich. Ja totalnie nie czuję Zendaya i Hollanda, bo to było totalnie z dupy. Przez pierwszą część masz Liz. Nagle Far From Home, on się zakochuje w MJ. Nagle nie wiadomo wraca, skąd, tak, nie? Wraca po blipie, nagle go kocha. Tak, no to tak to było. MJ ze Spider-Mana Raimiego to nawet nie będę mówić, bo to jest najbardziej toksyczna relacja, jaka była w filmach komiksowych. No, jakby nie wiem, jakoś, mimo że do samej aktorki nic nie mam, no wiadomo, ale tak jak widzę jej twarz, jak sobie robi rewatch tych pierwszych Spider-Manów, to krew mnie zalewa po prostu, jak muszę słuchać tego... Gadania czasami. Nie, to było tragiczne strasznie. Tutaj do Harego, tutaj wraca do tego, do Petera, potem znaczy, tutaj... Znaczy nie, no akurat tam w kreskówkach to ona i w komiksach to ona też była z Harem, ale to było tak, że ona była z Harem, potem się zakochała w Peterze i była w Peterze, z Peterem, nie? Jeśli dobrze pamiętam, bo też nie znam tych wszystkich wątków. Nie było nie? Takiej zmienności ale... co 5 sekund jakby, coś takiego. Tak. Okej. Okay. Ja bym chciał w MCU zobaczyć Paula. Który zostaje z MJ. O Jezu. Paul? Z tego nowego ranu komiksowego, nie? Z tego nowego. Paul? Tak, nie wiem. To jest taki, że tak powiem, nowy chłoptaś po prostu. Mąż MJ, który wychowuje jej dzieci i Petera. O matko bosko, nie. A, bo tam było chyba coś tak, że ona zaszła z Peterem, bo ja już nie pamiętam, jak to było. Bo ja tego nie czytałem tylko. Za bardzo, ale ten, że on, MJ chyba trafiła do innego wymiaru, czy coś takiego, gdzie już była w ciąży i tam poznała właśnie Paula, który myślał, że są jego dzieci, a to będzie śpital. Nie pamiętam już nawet, nie chcę czegoś pokręcić. Nie, dobra, starczy. Zostawmy już to, idźmy do Spider-Verse, proszę. Nie przerywaj mi. Przepraszam. Albo było tak, że ten, że to, to się miały okazać dzieci Petera, ale nie były finalnie, nie wiem. No ale generalnie Paul jest obecnie bardziej jebaną postacią w komiksach Marvela. Tak. Ale chciałbym go zobaczyć live action. Tak, chciałbym zobaczyć Paula live action, który drze mordy na cały ekran po tym, jak te dzieci znikają nagle. Czy to jest krzyczenie w stylu jej! Coś takiego? Nie, to jest po prostu, jak wiesz, jak ludzie się cieszą z tego, bo tam właśnie był jakiś panel jeden, gdzie jakby on trzymał właśnie te dzieci MJ i Petera i one po prostu jakoś tak nagle jakby zmieniają się w takie jakbyś... Emanuje z nich po prostu światło i zaczyna się drzeć. Nie wiem, co tam się dokładnie działo. Rozpadają się po prostu. Nie wiem właśnie, może tak, nie wiem. Ale znikają, tego, bo... po prostu znikają. Ja nie marnowałem czasu na czytanie tego nawet. Nie dziwię się absolutnie, jeżeli to tak ma wyglądać. Mogę wam w sumie podrzucić szybko ten panel na tym na Discordzie, to chociaż tyle, że możecie go opisać chociaż słowami. Tak. To jest Paul. I właśnie od niego się dokładnie stało, bo nie czytałem tego, ale no. Jakoś tak ciężko mi się na niego patrzy, na tego Paula. No, czy... No nie wiem, jakoś taka dziwna energia od niego emanuje, takiego... Tego Adrianka. No, tak, Adrianka. Takiego, który podchodzi do Kornelka i mówi, czy ma 5 minut i można się wyciągnąć na kolację. Taki, wiesz, co się psika perfumami Boss.
I zaprasza każdą laskę po kolei i tak mówi, wyjdziesz ze mną, nie spada, idzie do kolejnej i wyjdziesz i po prostu aż trafi na jakąś, to jest taki, wygląda na takiego typa właśnie. Tak. Który ma taki list z TikToka. No. Dobra, panowie, idźmy dalej. Idźmy. Dobrze, Spider-Verse teraz, punkt trzeci. Czyli Beyond. Beyond, no bo co innego, no będziemy mieli Beyonda i na tym się historia chyba zakończy, nie? No bo nie będzie. I bardzo szczerze, bardzo dobrze, ponieważ ostatnia rzecz, jaką chciałbym zobaczyć, to jest przedłużanie tak świetnej trylogii. Masz rację. Ja muszę zobaczyć trylogię, która się po prostu skończy jakoś ładnie i ewentualnie, nie wiem, niech nie wyobrażam sobie tylko tego, że teraz byśmy mieli dostać nowego Milesa, bo do tego się jakoś tak przyzwyczaiłem. Nie. Niech ja tam spokojnie dopnie się historia, niech to fajnie się zakończy. Tak, znaczy nie, że sobie nie uważam, bo mógłbym zobaczyć nowego Milesa, bo to w sumie ten co case jak z Iron Manem, co mówiłem, ale po prostu jakoś tak dziwnie, tak, że, bo to nie jako inny wariant Milesa tam na parę minut, nie tylko tak, że faktycznie tego wywalamy i dostajemy całkiem nowego już na kolejne lata, nie, ale... No tak. Nie, ale na przykład mamy też Milesa z tego PS5 chociażby, nie? I w sumie też się fajnie sobie żyje równolegle z tym z animacji, no ale jestem ciekawy, jakby rozwiązali właśnie kwestię po Beyond the Spider-Verse z Milesem live action. Czy to byłby nowy Miles, czy to byłby jednak tamten? Ale nie, ale tak jak mówisz, nie chciałem takiego właśnie strasznego rozciągania tego, bo jeśli tego nie zepsują, to będzie ich najlepsza trylogia superhero chyba. Tak, też mi się tak wydaje. Znaczy, no bo mamy też tego, mamy też trylogię Nolana z Batmanami, ale osobiście oglądałem ostatnio i... Nie lubię Batmanów Nolana, więc nie będę tutaj sprzyjał z twoją opinią. No dobra, znaczy właśnie ja tylko się wypowiem szybko, że oglądałem ostatnio, obejrzałem dwie części, czyli obejrzałem... jakby chyba to było Batman Początki, drugi był Mroczny Rycerz. No. Batman Początki... Okej, film. The Dark Knight był dla mnie fajny, jakby podobał mi się, no wiadomo, no Heath Ledger jako Joker. Ja też obejrzałem ostatnio Dark Knight, a to mi się podobał, ale początki Batman chyba jest Batman Return, czy co? Nie pamiętam, jak się ta trzecia część nazywa, ale to jest... No czy coś powstaje, jest trzecia. Batman Returns. Nie powstaje, to była pierwsza chyba. Nie powstaje, to była pierwsza. Tak, nie, to sorry, licencja sorry. Była trzecia. To mi się wydaje. Ale tak, nawet, no nie, trzecia i pierwsza mi się nie podobały, jedynie druga. Tak, prawda, więc dlatego no... Ma w sobie... Ta cała trylogia jeden dobry film. Taki bardzo dobry film. Jednak ale, no... Ale cię za to zjedzą w komentarzach, o ja. A niech se jedzą, jakby naprawdę jakby... To są gusta po prostu, więc naprawdę... O gustach się nie dyskutuje. Po prostu pierwszy film jakoś mi nie siadł po prostu. Ten Scarecrow był dla mnie naprawdę średni. Potężnie średni był dla mnie ten Scarecrow. W drugiej części fajny był. No Joker to jest po prostu wisienka na torcie tego filmu. No a Batman Returns jeszcze nie zdążyłem obejrzeć, więc się nie wypowiem. Ale no z tego co mówisz, no to trzecia część też nie była podobno jakaś najlepsza. W moim odczuciu pierwsza też nie była dobra, zgadzamy się tylko z tym, że druga była dobra. A jak chodzi o tą trylogię, co ma powstać teraz właśnie, znaczy no co ma się zakończyć, Spider-Verse, no to obydwa, i jak i pierwsza i druga część naprawdę na wysokim poziomie. I to jest ten typ filmów, gdzie jest ciężko powiedzieć, że któraś część jest lepsza od jednej. Jakby naprawdę, to jest strasznie mi ciężko powiedzieć, która część jest lepsza. Bo tu trzeba zważyć jako całość. Po prostu. Ale że mówicie o filmach animowanych. Tak. Tak. No to dla mnie Into the Spider-Verse jest lepsze. Znaczy tak, jakbym spojrzeć na wszystkie aspekty. Into the Spider-Verse dla mnie jest gorsze. Znaczy w ogóle to jest też... też nie jest dla mnie idealne, ale chyba jeśli Beyond the Spider-Verse dowiezie, no to i tak będzie najlepsza trylogia mimo wszystko. Oczywiście, ale tak. Jak dla mnie Across the Spider-Verse to jest to samo co No Way Home. Tylko lepsze. W wielu poziomach, ale wciąż nie domaga. Ja osobiście jak tak pomyślę o wszystkim, to no wiadomo, że Into the Spider-Verse jest lepsze po prostu, jest mimo że są na dobrym poziomie obydwa filmy, tak Into the Spider-Verse znaczy, był bardzo dobrą. Technicznie Across the Spider-Verse jest lepsze, ale fabularnie Into the Spider-Verse jest fabularnie lepsze. Fabularnie Into, bo właśnie pamiętam, że znaczy, na jakimś... Into stoi na własnych nogach, zacznijmy od tego, to tak, masz film, który tak. Sam opowiada historię, a nie masz Across the Spider-Verse, który... No, jest tak naprawdę połową, nie? No bo tak równie dobrze to mógłby być sam Into i nic więcej, nie? I byłoby dobrze, nie?
Jak szczerze mówiąc. No, no może tak, ale tak. Jakby Into the Spider-Verse się zakończyło na pierwszej części, to bym nie narzekał. No bo to jakby naprawdę... Byśmy mieli jedną taką perełkę animowaną w sumie. No i... pewnie. Też prawda, bo jakby no tutaj ta historia miała idealny początek i koniec, no i jakby no, ona bardzo dobrze się skończyła, jakby tutaj właśnie to jest, to też się tak skończyło, że tutaj albo było można coś robić, no tylko że my wiedzieliśmy, że będą coś robić, że albo było można coś robić, albo po prostu to zostawić, jakby zostawili byłoby dobrze, jak coś zrobią dalej, jak mają pomysł, proszę bardzo. Oczywiście. Ale właśnie to jest to, że film musi też obronić się sam siebie. Sam siebie musi też obronić. No i właśnie to jak mówisz, no dla mnie Across the Spider-Verse był też dobry, no jakby, no nie wiem, dla mnie tak osobiście ciężko jest mi ocenić, znaczy no nie, właśnie jak już mówiliśmy, Into jest lepszy, tak jednak ja osobiście nie za bardzo lubię też robić te tier listy filmów, jakoś strasznie ciężko mi jest po prostu... Wiesz co, to bardzo... co chciałem powiedzieć przed chwilą, jak już patrzymy na... Bo tak, film ogólnie powiem bądź się sam, nie? Ale jak już wiem, że to jest trylogia, to ciężko jest porównać części trylogii do siebie, tylko wtedy już patrzymy jako na całość, nie? No właśnie, no, nie. Ja wiem, o co chodzi. Bo ja kiedyś mówiłem w ogóle, nie wiem, czy w jakimś odcinku nawet nie powiedziałem, że generalnie sequel, jakby w pośrodku trylogii, druga część jest najcięższa do zrobienia, bo to jest dosłownie środek czegoś. Początek masz, wiesz jak zrobić, żeby coś wprowadzić, okej, to się da zrobić. Zakończenie, no to też jest jakieś fajne zwieńczenie historii i tak dalej, ale musisz coś po prostu wsadzić w ten środek. I to jest to, tylko że w Across the Spider-Verse jest też coś takiego, że to jest jakby part one, to jest część pierwsza czegoś i Beyond to jest część druga, więc tak naprawdę mamy... Across the Spider-Verse nie umieli zrobić tego środka, więc zrobili pierwszą część końca. Tak, dosłownie. Więc w sumie mamy tak naprawdę dwa filmy, bo mamy jeden film i dwie połówki. W sumie. Czyli werdykt właśnie będziemy mogli wydać dopiero jak wyjdzie Beyond. Zresztą nawet widziałem, jak ludzie mówią o Beyond the Spider-Verse, to oni się nie odnoszą trzecia część Spider-Verse, tylko mówią druga część od jakby Into the Spider-Verse, nie? No. Tak, no właśnie o to chodzi. To oni traktują jakby to była druga część drugiej części faktycznie. No bo to jest zresztą. Zaraz, wy coś nie mówiliście, że aby w ogóle miało być tak, że na początku mieć Across the Spider-Verse część druga, nazwany? Beyond? Że nie... Bo miało być Across the Spider-Verse i. Nie no, na początku miało być Across the Spider-Verse part 1 i Beyond the Spider-Verse part 2. Tak, w sensie tylko że no generalnie na początku te Across the Spider-Verse. Bo ogólnie Across the Spider-Verse na początku miało chyba mieć tam jakiś dłuższy kawałek, tylko że został podzielony na dwie części. W sensie, że jakby tutaj chyba w Across the Spider-Verse miał być coś więcej, bo jak teraz animatorzy się wypowiadają na jakiś temat, to ktoś się pytał jednego z animatorów, ile mają zrobione z Beyond the Spider-Verse, w sensie z następnej części. I on powiedział, że nie są nagrane żadne jakby dialogi do filmu, a jedyny postęp jaki zrobili od momentu, kiedy film został podzielony na dwie części, to jedyne co to była test animacji. To jest tylko tyle co zrobili w związku z Beyond the Spider-Verse. Więc jakby nie wiem dokładnie jak rozumieć to podzielone na dwie części. W sensie, że co, że Across the Spider-Verse został podzielony na dwie części, czy co zostało podzielone na dwie części? Bo tak trochę no, miały być trzy filmy, ale ten drugi niby został podzielony na dwie i teraz ten drugi jest drugim, a ta druga część jest trzecim. Może tak to chodzi o to, że po prostu, bo z tego co zmieniłem, co ty powiedziałeś, to że Across miał być trochę dłuższy, on tam ma 2,20 chyba, nie? Coś takiego. No tak. No załóżmy, że miał być na przykład powiedzmy, nie wiem, 2,40 na przykład, nie? A te 20 minut nie daje rady już zrobić, bo im brakło czasu, nie? To mówi, dobra, to te 20 minut dorzucamy do Beyonda i będzie okej. Okay. Coś takiego. Właśnie, tylko zauważ to, że początkowo w ogóle jak pamiętasz może, jak w ogóle wy pamiętacie, to początkowo Across the Spider-Verse miał mieć premierę już w październiku 2022. No coś tylko było, no. Tylko został przesunięty i teraz tylko tak, zostało przesunięte z powodu tego, że musieli zrobić coś dłużej, czy właśnie mniej więcej po prostu nie mieli jakby czasu i musieli po prostu przedłużyć jakby czas wydania, żeby dokończyć film, czy właśnie wtedy pojawiły się jakieś pomysły, żeby podzielić to na dwie części i musieli teraz trochę pozmieniać. Ja bym stawiał, że to pierwszy, no bo to drugie to tak de facto, to jaki to miałby mieć wpływ na podział, no w sumie to
Znaczy na jaki, czemu podział miał być wpływ na przesunięcie premiery? No żaden, nie? Sedzimy i po prostu wrzucamy pierwszą część wtedy, drugą wtedy, więc jakby to nie ma dla mnie żadnego sensu, nie? Że przesuwamy, bo dzielimy. Znaczy wiesz, znaczy jak dzielisz film, to też musisz trochę zrobić tak, żeby to podzielenie miało trochę więcej sensu. Bo to wiesz, to też musi być jakby... A, chodzi ci o to, że na przykład, że załóżmy tam, ustali, że przydzielenie jest w tym momencie, nie? Na przykład, że powiedzmy równo w połowie, nie? Na przykład. Ale wiedzieli, że mają zrobione na tyle, że jeszcze do tej połowy nie dotarli. I przesunęli, żeby dobrać do tej połowy. Coś, o to ci chodzi? Ale... Czekaj, bo ja się już pogubiłem. Mówimy o przesunięciu Beyond the Spider-Verse jakby premierę? Nie, o przesunięciu, że Across. Że Across też był przesunięty z października 22 na czerwiec 23. No bo oni chyba nie zdążyli. Znaczy tak, właśnie i teraz po prostu gadaliśmy o tym, dlaczego tak mogło być po prostu. I... Jak ta... Ja się zgubiłem. Spoko, ja też się przez chwilę zgubiłem. Ale okej, okay, już rozumiem, do czego bierzesz, rozumiem, do czego bierzesz. Więc po prostu, chyba najłatwiej uznać, że po prostu nie wyrobi się, więc przesunęli i koniec, kropka. No i tyle, więc no... No i... Możemy opowiedzieć o tym, że a propos tego, co mówiłem, że animatorzy mówili, że nie mają do Beyond the Spider-Verse praktycznie nic zrobione, to mamy tą datę premiery, że 29 marca 2024. To jest data, którą właśnie oni sami mówili, że wtedy ten film na pewno nie zadebiutuje w kinach. No jak ci animator mówi, że nie ma szans, to ja, nie ma szans. Ja się dziwię w ogóle, że taki ruch zrobili, że już walnęli sobie, wtedy mamy Across, wtedy Beyond, skończyli cały Across i oni chcą w 10 miesięcy zrobić taką animację. Absolutnie ma szans. Ile robi teraz? 4 lata robi, nie? 4 lata robi przecież. 4 lata robili niektóre same sekwencje, stare. Nie robi, no to nie, to mi się wydaje, że akurat Beyond jest pewnie w jakimś stopniu zrobione animacyjnie, nie? No nie wierzę, żeby powiedzieć. No musi być. No musi, no nie ma opcji. Jak z Hobiego robili 3 lata, animowali go, a w Beyond the Spider-Verse ma być wymiar Hobiego, nie? No jakby właśnie też przy okazji, przecież nie zapominajmy, że przy tym filmie pracowało 1000 osób, więc jakby naprawdę jak oni, okej, rozumiem, że robili niektóre sekwencje 4 lata, ale jakby oni naprawdę nie mieli dosłownie aż tak nic do Beyond the Spider-Verse zrobione, to nie, jakby to ten film musiałby się pojawić w takim, idąc jakby tym tokiem różnicy między Into a Across, to ten film pojawiłby się w którym roku? W 2028? Na przykład, no, coś takiego. No właśnie, a jakby mi się wydaje, że okej, no rzucili sobie datę premiery 29 marca, no to wiadomo, to tak było rzucone pewnie, żeby też podbudować hype, ale no nie wydaje mi się, żeby oni nagle z tej daty przeskoczyli aż na jakąś bardzo, bardzo dużą. Znaczy, no wiadomo, są te strajki teraz i tak dalej. Ale właśnie, no... a czy mamy jakąś datę teraz, na ten moment jakąśkolwiek prawdopodobną, czy żadnej teraz nie ma daty? Była, było takie jakby ogłoszenie niby od producentów, czy tam od reżyserów, czy tam ekipy od animacji, że przesuwają na 2026, ale jak się okazało, to był fake. Znaczy, no tak przynajmniej się wydaje, że to był fake, ponieważ nigdzie na żadnym oficjalnym medium tego nie było. Znaczy, na skrzelminach tego nie było nigdzie, na żadnym Twitterze, na internecie, na stronie Sony, nigdzie tego nie było, więc to jest raczej fake. Ale wydaje mi się, że jakbyśmy patrzyli na taką faktycznie datę przesunięcia. Załóżmy, że okej, mamy, no scenariusz, musi być szczerze, bo wydaje mi się, że oni i do Across, i do Beyond, oni napisiachnęli to po prostu, mam wrażenie, na raz, no bo jakby, no naprawdę, jak oni by nie mieli tego zrobionego, no to 2028-2027, to dopiero wtedy byśmy mogli na ten film tak realnie czekać. Ale wydaje mi się, że na pewno jest, mi się wydaje, jakikolwiek kawałek animacji zrobiony, chociażby sam początek, na pewno... Scenariusz jest napisany. Zarys w ogóle, ogólnie cały, no nie, jak jest scenariusz, no to wiadomo, że jest ten koniec, wiadomo, wszystko jest jakby, ta podstawa jest zrobiona. Tylko problem jest taki, że aktorka, która podkłada głos Gwen Stacy, Hayley Stanfield, ona też gra Kate Bishop w MCU, mówiła, że nikt jeszcze nie zaczęli nagrywania żadnych dialogów do Beyond the Spider-Verse, a dla dobrego przykładu, do Across the Spider-Verse zaczęli nagrywać dialogi zaraz po tym, jak skończyli do Into the Spider-Verse. Ale wiesz, zaraz po tym. Tak, ale tak naprawdę oni mogą mieć, na przykład ile to jest w sumie, może zabrzmi trochę jak ignorant, ale w sumie ile to jest nagrać kwestię, nie? Bo załóżmy, że to jest tam zanimowane, no to w sumie nagrać to mogą w każdej chwili, nie?
Znaczy jakby ja też nie rozumiem jakby takiego dawania właśnie tych dialogów jako przykład, jakby co to jest, nie wiem, mamy dwa dni w studiu. Okej, okay, że no film, wiadomo, że to trochę na więcej dni się no, rozłoży, no ale raczej nie no, będą nagrywali samych ale dialogów właśnie w miesięcy. Ale chodzi o to, że no praca nad dialogami to jest nic w porównaniu z tym, ile im zajmie animacja, nie? Praca nad dialogami chyba raczej równolegle może iść do animacji, nie? Tak, tak, to prawda, oczywiście, tylko właśnie to mówię. Nie, no chociaż nie wiem, no nie wiem jak to wygląda, więc też nie chcę się, wiesz, wiecie, jakoś tam mądrzyć. To zależy jak oni tam sobie, wydaje. Wiecie, jak proces produkcyjny ustalony, nie? No tak. No tak, ale tak jakby ja widziałem już kilka razy jak wygląda nagrywanie dialogów do bajek, filmów za kulisami. I no tak realistycznie patrząc jak te prace idą, no to okej, okay, no tam wiadomo, czasami trzeba kilka, jedną linijkę, że tak powiem, nagrać kilka razy, ale dalej nie wydaje mi się, żeby oni potrzebowali jakiegoś roku całego na nagranie tego wszystkiego, no jakby, ja też nie chcę się właśnie mądrzyć, ale no nie oszukujmy się, no przecież to jest, mam wrażenie, jak film by miał ile, 2 godziny, 20 minut, zależy też od tego, ile by była dana postać, no przecież to, mi się wydaje, że to jest taki maks 3-4 miesiące na nagranie tych ścieżek dźwiękowych, tak realistycznie. Mogłoby być, no. Max 5, okej, max 5. Dalej to nie jest jakoś dużo. Więc okej, jakby ścieżka dźwiękowa i dialogi do filmu to jest, nie jest jakieś duże, mam wrażenie, czas. Tak samo, nie wiem, tak samo znalezienie aktorów, też jakby, jak zaczną się castingi, no to wiadomo, ktoś się znajdzie. Ale tutaj najgorszym tym aspektem wszystkiego chyba jest ta animacja po prostu, no bo to zajmuje najwięcej, no. Sama animacja Hobiego 3 lata, scena pościgu Milesa 4 lata, no to są duże liczby. Ale właśnie, to jest jeszcze kwestia taka, że oni robili te rzeczy konkretne, ale to nie jest tak, że nagle całe 1000 osób pracowało przy tych dwóch rzeczach, nie? No nie, no wiadomo, że nie. Wiadomo, że te 1000 osób pracowało równolegle nad wszystkim, dlatego mi się nie wydaje, żeby do tego Beyond the Spider-Verse nie było dosłownie nic, jakby chyba, że chodziło im o to, jak mówili, że nie było żadnego postępu zrobionego, że po prostu no nie zrobili nic od podziału filmu na dwie części. Czyli właśnie, skoro podzielili film na dwie części, to musieli też część Beyond the Spider-Verse jakąś mieć. Z jednej strony. Dlatego nie wydaje mi się, żeby nie wiem, film miał być właśnie przesunięty jakoś bardzo późno. Ten 2026? Jest taki optymalny. To jest taki optymalny, ale mi się wydaje, że jak oni podzielili właśnie ten film na dwie części i tam trochę tego Beyond jest, no dialogi to nie wiem, no jak mówiłem, no to nie jest jakoś chyba dużo czasu, to wydaje mi się, że taki 2025 późny nawet nie jest bez sensu, tak szczerze. No, końcówka 25, początek 26, coś takiego. No bo zobaczmy, że mi się wydaje, że oni pracują aktywnie nad tym filmem mimo wszystko. Nawet nie, to teraz, na jak pewno. Teraz nagrywamy. Jak teraz nawet nagrywamy ten film, mi się wydaje, że oni cokolwiek przy nim robią, więc no teraz okej, okay, pół roku, to raz, dwa, no to byśmy mieli 2000, to jest 2,5 roku mają na kolejną część. No to mi się wydaje, że styknie. Jak oni mają praktycznie większość rzeczy do niego zrobione, tak mi, no to 2025, koniec, początek 2026, to mi się wydaje, jest najpóźniej. Najzabawniejszą rzeczą jest to, że my na ten moment, jak to nagrywamy, czyli końcówkę lipca, Adi w ogóle jeszcze nie siadł do robienia odcinka, co dalej z premierą Beyond the Spider-Verse, który w Day jest szybciej, nie? Bo odcinek ty wrzucasz we wtorek czy w czwartek, już teraz nie pamiętam, jak myśmy finalnie ustali, czy ten odcinek gdzie na wtorek czy na czwartek. Już nie pamiętam teraz dokładnie. Pójdzie na czwartek, tak wiesz, dla pewności. Na czwartek, okej. Okay. On idzie na czwartek. I to jest właśnie najzabawniejsze, nie? Że Adi jeszcze w ogóle, on jest, jeszcze robi ten odcinek, nie? Ale wy już go widzieliście, nie? I tam Adi zapewne już teraz dużo mądrych rzeczy powiedział po tutaj naszej rozmowie, nie? A my tak, dopiero tą rozmowę przeprowadzamy. Tak, bo ja generalnie właśnie... to jest właśnie śmieszne, że tego będziecie słuchać po tym, ale ja muszę zrobić trochę researchu, bo słyszałem różne rzeczy na temat tego filmu, że tyle i tyle jest tego filmu zrobionego, jedni mówią, że tyle i tyle jest niezrobione i po prostu muszę poszukać artykułów i po polsku i po angielsku. Po angielsku chyba prędzej znajdę, żeby po prostu mieć... Nie chcę rzucać słów na wiatr, chcę, żeby te informacje były pewne. Jak coś będzie niepewne, to po prostu powiem, że jest niepewne, że to jest bardziej plotka, doniesienie i tak dalej. I no chciałbym, żeby ten odcinek był jakiś w miarę dobry, bo ja generalnie sam się przy okazji dużo dowiem. Właśnie dlatego ja lubię robić te odcinki takie informacyjne, mimo że nie robiłem żadnego, ale napisałem chyba z 3. Lubię je robić, bo ja przy okazji sam się dużo dowiaduję, więc chciałbym, żeby ten Beyond the Spider-Verse miał jak najwięcej informacji po prostu, jakie mogę znaleźć. Tylko no muszę poszukać artykułów, które byłyby w miarę z rzetelnych źródeł. Dobra.
No to chyba może objąć, już można zakończyć, bo już chyba żeśmy wyczerpali. No i to jeszcze serial od Amazona. No właśnie, czy tam coś właśnie jeszcze chcecie dodać, bo powiedzieliście ona, że ona jest. No, serial właśnie ma być o Spider-Man Noir i serial o Silk. O Silk, tak właśnie, to Silk? Są chyba takie dwa potwierdzone. No. Tak, Silk to jest, ten, inaczej Cindy Moon też jedna z miłości Petera w komiksach. Okej, okay, dobra. Mieli taki epizod. I to jest generalnie dziewczyna, która zyskała swoje moce od dokładnie tego samego pająka co Peter. OG Peter Parker. Tak, Peter Ziemi. Tak, to ona by pochodziła z Ziemi 616, nie? Jakby okay. Pająk ugryzł Petera i tam po jakimś czasie ten sam pająk też spadł na nią, nie? Okay. I ugryzł też ją. Ej, to ciekawie brzmi, to brzmi ciekawie. Tak, nie wiem, czy nawet nie tego samego dnia co jego. A nie pamiętam w sumie. To tutaj fajnie można to jakoś spleść sobie i jakoś fajnie przystoją. Tylko znowu, chcesz zrobić serial Silk bez Spidermana, nie? No właśnie, to też nie ma sensu, nie? Jeżeli ona jest bezpośrednio z nim związana, to on by się przydał. No to jest tak jak Morbius, nie? No. To też był bezpośrednio związany ze Spidermanem, wszyscy wiemy jak to wyszło. Tak, bo jakby jeżeli oni nie chcą zmienić originu jej, a mi się wydaje, że origin ma całkiem spoko. Jakby no, podobny do Petera, wiadomo. Pomysł właśnie, pomysł jest fajny, nie? Tak, dlatego mi się wydaje, że jak oni by nie, jakoś, nie, o ile nie chcą zmienić jej originu, co jest możliwe, że mogą go zmienić, no bo wiadomo, to może być po prostu oryginalny jakiś pomysł, tak jeżeli nie chcą go zmienić, to po prostu obecność Petera jest tam obowiązkowa moim zdaniem. No i jakby, też kwestia chcieli... praw autorskich i tak dalej, wiadomo. Tak, jak oni by chcieli pokazać moment, w którym oni obydwoje zostali ugryzieni tego samego dnia, to fajnym byłoby zobaczyć. Nie wiem, czy było tego samego dnia, ona chyba w jakimś czasie została, wiesz? W sensie? Jeszcze raz? Silk chyba została po jakimś czasie ugryziona dopiero. Nie jednak pamiętam, nie tego samego dnia. Właśnie mi się wydaje, że słyszałem właśnie, bo ty jakby też to powiedziałeś i mi się wydaje, że chyba oglądaliśmy ten sam film, bo też słyszałem coś o tym, że zostali ugryzieni tego samego dnia. Nie wiem. Bo mi się wydaje, że albo jakiś TikToker, jakby nie wiem, nie pamiętam jego nazwy. Ten taki, co jakby siedzi bokiem i opowiada. Kojarzysz? Ten taki chyba z rudymi włosami. Okej, okay, dobra, wiem o kogo ci chodzi, no. No to wiesz, no to chyba właśnie u niego widziałem filmik o Silk, albo na YouTubie gdzieś, u jakiegoś Adwe, chociaż Adwe chyba nie miał o niej filmiku, u kogoś innego chyba widziałem i tam właśnie ktoś mówił, że... U Adwe mogło być, bo Adwe nagrał o Silk. A no to możliwe, że chyba zostaje ugryzienie tego samego dnia. Jeżeli nie, no to po prostu mamy tutaj efekt Mandeli, że po prostu z Lewym pamiętamy podobną rzecz i... No i tyle. A właśnie, to czekajcie, jedna kwestia jest Spider-Man Noir, Spider-Man i ta Silk, nie? Czyli tak, tu też wchodzi wątek multiversum, nie? W takim bądź razie. Bo już nie co? Wiem. Czemu multiversum? No właśnie, nie wiem. Nie wiem właśnie, bo nie bardzo rozumiem. Ale co? Jeżeli oni mają oboje się pojawić w tym serialu, tak? Jeżeli dobrze z was zrozumiałem. To będą osobne seriale. Jezu, przepraszam. Ja zrozumiałem, że to jest jeden serial. O nie. Nie, oni będą w osobnym. Ma być osobny serial podobno z Silk i osobno nie, Spider-Man. Silk, dobra. Adwe chyba jednak nie nagrał oni. Nie wiem. Nie zapomnijcie o moim pytaniu. Nie pytałem, przepraszam. Przepraszam, mój błąd. Los. Nie, no, miałeś prawo po prostu nie dosłyszeć czy coś. No. Ale to ogólnie są fajne pomysły. Są fajne pomysły na serial, zwłaszcza właśnie o Silk. To jest fajny pomysł. No, ale ja też czekam Spider-Noira, no bo Spider-Man, który walczy z nazistami w czasach zimnej wojny i ten, i to ma być jakby w takim utrzymanym klimacie thrillera takiego kryminalistycznego, no to ciekawe to może być. Tak, pachnie... właśnie ja lubię bardzo takie klimaty akurat, więc... Pachnie mi tutaj flagowym tyłkiem Ameryki. W sensie? Dobra. Musiałem. No dobra, no to chyba mówiliśmy co trzeba. Tak, już nawet nie chcę się robić jakiegoś podsumowania, bo już nawet nie pamiętam dokładnie co wygadaliśmy. Ale wiem o czym zapomnieliśmy, ale to już chyba nie będę przedłużał po prostu. Nie. Tak tylko dodam ogólnie, tylko powiem jedną rzecz, że zapomnieliśmy powiedzieć o Milesie Moralesie w MCU. To byłoby dosyć ciekawe do pogadania, ale no już... No to może... Miles Morales pewnie w Secret Wars. Tak, najpewniej tak, bo jakby wiadomo, jeżeli ktoś tam... Across the Spider-Verse, no nie wiadomo, czy to jest... Znaczy nie, to jest problem z MCU, tak? Ten jest Across the Spider-Verse. On w końcu został określony. Tak. Więc to jest problem z MCU, więc tak, mamy Prowlera, a w usuniętej scenie z Homecoming mamy... Mi się wydaje, że każdy zna tą scenę. Tak, mi się wydaje, że każdy ją oglądał. Wiadomo, tam dzwonił, że jego
Nie, jakby Aaron Davis mówił, że jego bratanek tu mieszka, a w usunie no, tej no, scenie, no. Że... No tak, a w usuniętej scenie jest Miles do niego po imieniu, albo on tak. Do Milesa. Tak. Po imieniu to sobie mu powiedział, więc no wiemy, że jest Miles, jest Prowler, więc no zobaczymy, co po prostu... Co czas przyniesie. Synchro! Jakie synchro, jo. Jezu, nie, my z Adi mamy połączenie telepatetyczne, tak zwane. Teleteplanowe. Tak, telepatetyczne. Jest. Tak, telepatetyczne macie. Tak. No, no dobra, to co? No to chyba kończymy wszystko, co trzeba. I w końcu historyczny pierwszy odcinek podcastu istnieje. Jezu, już nie mogłem doczekać. Ale wcale nie tak, że próbuję ich tutaj ogarnąć od marca, nie? Gdzie no skąd? Wcale. Nigdy. Gdzie no. No a ty coś mówiłeś, że coś tam, że coś. A, nie pamiętam. Dobra, to w takim razie już skończmy. Na liczniku u mnie godzina 6, tam pewnie ucięte jest prawie nic, tylko jakieś tam nasze problemy techniczne i tyle. A więc ja chciałem powiedzieć, no to że, dawaj. Mimo, że czuć, że to wyszło chaotycznie, tak właśnie fajne jest to, że to tak miało wyjść i, tak. I to jest taki luz po prostu czuć, że nie będzie trzeba praktycznie nic montować. Bo Jezu, to tak jak właśnie... moja radość, widzowie, ja powiem szczerze, ja tak nie znoszę, kiedy ja muszę wycinać wszystkie y Adiego i wszystkie y Lewego. Nie znoszę tego. Zawsze to jest najgorsza rzecz przy montażu. Teraz nie muszę robić z tym nic, bo mamy podcast i tak to miało być i mamy ten luzik. Że ja muszę tylko wyciąć jak... No tam jakieś dwie rzeczy mniejsza z tym zresztą. Dobra, panowie. Okay. Także kończymy i mówię, dla mnie to jest po prostu abstrakcyjne. To jest ostatni odcinek Daily, a my nie mamy ani jednego odcinka nagranego jak dotąd i nawet napisanego. Ja swoje dwa odcinki, czyli... To przewyższa twój matematyczny umysł. Tak, to jest... O, to jest bardzo dobre słowo. Bo tak, Adi swoich odcinków jeszcze w ogóle dopiero zaczyna je pisać. Ja mam tak. Swoje odcinki w kawałku napisane. Odcinek Saul z Teksasem, chyba Teksas tylko zaczął tłumaczyć sobie tam odcinek, na którym bazujemy. Wolf tam już nagrywa. Głównie chyba to tyle. Także mówię, wy to widzicie pod koniec Day, a my jesteśmy dopiero, że tak powiem, w proszku. My jeszcze to Day w ogóle robimy, nie? Więc jakby... Tak, tak. Ale wybraliśmy sobie najłatwiejszy odcinek do zrobienia jako pierwszy, bo ten odcinek miał jedną trudność. Zebrać nas w jednym miejscu. Tak, jest najłatwiejszy do zrobienia i przez to jest ostatni, jako na liście Daily. Tak jest, najłatwiejszy na koniec. No, no ale tak, panowie. Najpierw musi wlecieć jakość. Tak, a potem dopiero już... No. Nie widzicie tego Mark na ręku. Dobra, no to panowie, dzięki, żeśmy w końcu to zrobili, chuja. Kiedy będzie kolejny odcinek podcastu? Ja mam pewien pomysł, ale to wam nie powiem. Jak się zmobilizujecie za kolejne 3 miesiące? Tak. Jak się zmobilizujemy i jak się znajdzie jakiś fajny temat do o, odgadania. Właśnie. No ja... jest kilka tematów w sumie dalej. No to co, 2024 uważam optymalna data. Tak, mi się wydaje, że taka końcówka 24, początek 2030 to jest przybliżona data moim zdaniem. No. Macie tak. Rację, no pod warunkiem, że jeszcze będziemy żyć i chcieć nagrywać na YouTube'a. No z tym żyć to trochę przesadzasz, ale... Z tym drugim może być łatwiej. No, no możliwe. W sumie rację. Bardzo możliwe, że... możliwe, że się nie powie. Dobra, nie dobra, wiem, YouTube ci to zdejmie. Dobra, już starczy żartów. No dobra, no, jak będziemy mieli jakiś pomysł i się zmobilizujemy, co jest u nas trudne, to wtedy coś zrobimy. Ja mam jeden pomysł, który możemy zrealizować w przeciągu, tak, nie wiem, miesiąca, dwóch. Ale to zobaczymy. I dobra, kończymy. Panowie, dzięki wam. Dzięki, żeście tu byli. Dzięki, żeście pogadali. Ja się też czegoś dowiedziałem. Dziękuję. Ja też dziękuję. Powiem wam widzowie, że ja się mało ci odzywałem, ale dlatego, że ja po prostu siedziałem sobie słuchałem tego, co chłopaki tu mówią o Spider-Manach, nie? Bo ja dużo rzeczy nie wiem. Też. No a my tu jesteśmy akurat dwaj naczelni fani Spider-Mana w Polsce. Tak. Dlatego, no. Znaczy i tak mam wrażenie, że trochę nie powiedzieliśmy wszystkiego, ale no to... Ale to jest zawsze. To jest początek podcastu, a nie cały. Jakby my możemy na spokojnie cały materiał na przyszłe podcasty tutaj wygadać, ale po my co? My to generalnie jesteśmy trochę przetrzymani, więc nie oczekujcie za wiele. No, a generalnie w No Way Home, jak przypomnijcie sobie... Adi! Adi! Taka fajna... Adi! Zaczyna się rozmawiać o No Way Home, nie. Dobra, Wany spoje. Już było tak dobrze. Wany spoje. Dobra, Wany spoje, żeby nie było. Będzie odcinek No Way Home. Coś zrobimy. Nic więcej nie będzie? Powiem. Będzie. Nawet Ani nie wiedział, że będzie. A ty Ani nie będziesz. Nie powiedział, że będzie odcinek o mojej home. Będziesz w tym odcinku. A wiem, który. Tak. Mówię o mojej home, by można było skompresować. Jak ktoś się chce podjąć, zapraszamy serdecznie.
A ja się tego nie podejmę. Podejmować tej rozmowy. Dobra, koniec, kończymy już, dobra. Dzięki wam widzowie, przepraszamy was za tutaj za duży chaos, a jeśli wam się mimo wszystko podcast spodobał i wam umieliśmy czas przez tę godzinkę, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Też mówię, abstrakcyjnie jest to, ale dziękuję wam za to day. Mam nadzieję, że ono finalnie wyszło i że było wszystko dobrze, bo ja na to bardzo liczę. Więc my teraz będziemy przez najbliższe 2 tygodnie, zadbamy, żeby tutaj dotrwało do końca. Także dzięki wam wielkie widzowie, jeżeli przetrwaliście cały day z nami, bo to ciężko z nami tydzień wytrwać. My mamy pełen sami z sobą, żeby wytrwać z kilka godzin, a wy macie z nami tydzień. No pierdolenie, a jego ciężko jest wytrzymać. Oj, zdecydowanie, zdecydowanie. I to jest prawda, to jest baza, bazowe poglądy. Respektuję, tak. Respektuję. Respektuję opinię mówcy. Dobra, teraz damy wam od nas to jest spokoju. Może w przyszłym tygodniu tak. Się jeden odcinek pewnie tylko pojawi, tak mi się wydaje i chyba będzie to jest spokoju. Ale dziękuję jak wam to tak oglądacie, jak to oglądacie, to my jesteśmy na urlopie zasłużonym. No, na Bahama sobie siedzimy i popijamy tak. Sobie tam coś. O, tak, opierdalaliśmy się przez 3 miesiące, nagraliśmy 5 filmów, trzeba iść odpocząć. Tak, urlop. Zasłużony urlop trzeba iść, żeby się nie przepracować. Oczywiście. Nie no, mamy nadzieję, jak to oglądacie, że spędzicie te ostatnie kilka tygodni wakacji dobrze, bo no, czas leci szybko i trzeba korzystać z resztek. A właśnie tak trzeba przypomnieć jeszcze dla wszystkich, nie zapomnijcie, że za miesiąc idziemy do szkoły. Tak. Kto idzie do szkoły, ten idzie do szkoły. Kupujcie zeszyty, ołówki, długopisy, szykujcie piórniki. Najlepiej to już ubierzcie plecaki i stójcie pod budynkiem szkoły. No, zróbcie wielką kolejkę do szkoły jak na Pyrkon. Tak. Dobra, kończymy, bo zaraz się zgadzam na długą godzinę, a to zrobimy na kolejny odcinek. Dobra, trzymajcie się widzowie, do zobaczenia, cześć, pa pa! Yo. Lewy się nie żegnasz? Do widzenia.